W dzisiejszym klubotygodniku będzie o polexicie, o tym, czy spory Zjednoczonej Prawicy z Unią Europejską, a dokładnie ostatnia wymiana ciosów pomiędzy Polskim Trybunałem Konstytucyjnym a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieuchronnie musi doprowadzić nas do wypchnięcia Polski poza Unię Europejską albo naszego z niej wyjścia, jakie są możliwe scenariusze, jakie są argumenty prawne obu stron, jakie jest wreszcie roztropne wyjście z impasu, w którym się znaleźliśmy. O tym wszystkim w dzisiejszym klubotygodniu. Zapraszam. Klubotygodnik Trudnowskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym klubotygodniku na kanale Klubu Jagiellońskiego. Jak Państwo widzą, jest to kolejny wyjątkowy klubotygodnik, klubotygodnik z gościem. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Jacek Zaleśny, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik i politolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. A zanim przejdziemy do rozmowy, krótko zapowiem, o czym ta rozmowa będzie. Jesteśmy w momencie, w którym od kilku dni poważnie dyskutuje się na temat daleko potencjalnie idących skutków politycznych i międzynarodowych sporu prawnego pomiędzy, no właśnie, z jednej strony można powiedzieć obozem Zjednoczonej Prawicy, a Unią Europejską, z drugiej strony można by powiedzieć wymianą ciosów pomiędzy Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a Polskim Trybunałem Konstytucyjnym. Padają od kilku dni bardzo poważne słowa. Część komentatorów, część polityków mówi o tym, że jesteśmy już de facto w momencie prawnego polexitu. Część komentatorów mówi, że tak naprawdę sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest bezprecedensowa i właściwie stoimy właśnie na granicy już nie tylko prawnego, ale właściwie całkowitego wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Jedni mówią, że zdecydowanie powinniśmy się cofnąć i wypełnić wszystkie zalecenia TSUE, ugiąć się pod wszystkimi oczekiwaniami ze strony Komisji Europejskiej i szerzej Unii Europejskiej. Inni mówią, że nie powinniśmy posunąć się ani o centymetr, ponieważ racje prawne są po naszej stronie. Zaprosiliśmy profesora Jacka Zaleśnego do tej rozmowy z tego powodu, że w ubiegłym tygodniu w takim gorącym komentarzu do tego, co się wydarzyło, udzielił bardzo ciekawego wywiadu dziennikowi Gazecie Prawnej, w której, no właśnie, jak oceniliśmy, sprawiedliwie oddał rację obu stronom, zwracając uwagę na argumenty prawne jednej i drugiej strony. Dlatego mam nadzieję, że ta rozmowa przybliży Was, przybliży Państwa do tego, żeby te argumenty poznać, być może pewne oceny wyrobić sobie samemu, ale na pewno też będziemy rozmawiali o tym, jak z tego impasu, w którym Polska w relacjach z Unią Europejską w tym wymiarze prawnej oceny zarówno pierwszeństwa prawa unijnego, jak i w zakresie samej reformy wymiaru sprawiedliwości się znalazła, jak z tej sytuacji możemy próbować wyjść, tak żeby szkody poniesione przez Polskę były możliwie najmniejsze. Zanim do tego jednak dojdziemy, panie profesorze, poprosiłbym o, no właśnie, takie skrótowe powiedzenie, co się właściwie w ubiegłym tygodniu wydarzyło, o czym zdecydowała sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a co zdecydował Trybunał Konstytucyjny. No, to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, jest pochodną tego, co się wydarzyło najpierw kilkanaście lat temu, a później w kolejnych sekwencjach kilka lat temu. Bo pamiętajmy, że nie tylko, że idee mają swoje konsekwencje, ale też, jak mawiają Chińczycy, to jak zmienia się bieg rzeki, widać po upływie 30 lat. Właśnie i po upływie wielu lat też widać, czym jest członkostwo w Unii Europejskiej i jakie są prawne i faktyczne skutki chociażby traktatu z Lizbony. Bo właśnie wbrew pozorom to, co dzisiaj obserwujemy w takim aspekcie ustrojowym, to w znacznej mierze ma swoje umocowanie w traktacie z Lizbony, który istotnie zmodyfikował ustalenia traktatu z Maastricht. Właśnie sprawił, że proces integracji europejskiej przyspieszył i obejmuje coraz to szersze, nowe obszary. Właśnie proces, w którym też jakby nie patrzeć, owocnie brała udział formacja dzisiaj w Polsce rządząca z Lechem Kaczyńskim, który ten traktat jakby nie było negocjował. Pamiętajmy, jechał z maksymą Nica albo śmierć, ale pod wpływem argumentów, obietnic i też pięknych słów czy prezydenta Sarkoziego, czy kanclerz Merkel, dokonał takiej wolty politycznej i zgodził się na wszystko to, co było mu wówczas proponowane, co było życzeniem naszych partnerów francuskich czy
niemiecki. I właśnie dzisiaj powoli tego widzimy konsekwencje. Czyli właśnie po pierwsze konsekwencje w postaci dalszego przenoszenia kompetencji na poziom Unii Europejskiej i takiego, bym powiedział, politycznego wzmacniania się organów Unii Europejskiej. Też pamiętajmy, że to są nie tylko kwestie natury prawnej, ale też natury politycznej. Ten układ sił politycznych jest tak samo ważny jak w każdej innej organizacji. I widać, że jak mówią, na pochyłe drzewo to i koza wskoczy. Ta nasza polityka na poziomie unijnym właśnie jest tego rodzaju polityką, że państwa inne mogą sobie de facto swobodnie kształtować. I też organy Unii Europejskiej, widząc z jakim słabym politycznie kooperantem do czynienia, mogą swój pogląd narzucać. I właśnie w tej perspektywie, czy o takiej bardziej ustrojowej, bardziej politycznej, trzeba dostrzegać to, co się dzieje w tych relacjach ustrojowych Polska-Unia Europejska. Drugi ważny nurt to jest to, co się wydarzyło kilka lat temu. To jest nurt, który bym widział jako początek zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Pamiętajmy, taka maksyma rzymska, z bezprawia nie rodzi się prawo. I właśnie to jest ten punkt, kiedy doszło do zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmian akceptowalnych przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny były prawnie, nie tylko że możliwe, ale wręcz orzekł, że to było prawnie niezbędne. Natomiast z punktu widzenia ustrojoznawców, te jednak zmiany zaburzyły bieg pracy Krajowej Rady poprzez no, swego rodzaju skrócenie kadencji członków Rady. Właśnie to skrócenie kadencji było zdarzeniem nieakceptowalnym przez doktrynę prawa konstytucyjnego. No, zwróćmy uwagę, że te regulacje obowiązywały około 20 lat i w tym czasie w doktrynie nikt nie podnosił tego wątku, że Krajowa Rada jest niewłaściwie uformowana. A biorąc pod uwagę bogactwo polskiej doktryny, złożoność analiz prowadzonych w niej, no ktoś tego typu elementy by podniósł, ktoś ten mankament by dostrzegł. Tutaj doktryna była jednoznacznie w tym punkcie zgodna, że Krajowa Rada jest właściwie konstruowana, jeśli chodzi o ten skład sędziowski. Czyli że kadencja członka rady, tego członka sędziowskiego biegnie od momentu jego wyboru w skład rady, a nie trzeba ich łącznie wszystkich wybierać. Więc w tym momencie, mimo że Trybunał orzekł coś innego, właśnie pojawia się ta wątpliwość co do obsady Krajowej Rady i z niej się już biorą kolejne pytania, kolejne wątpliwości. Czyli ten spór w opinii pana profesora nie sprowadza się, kluczowy spór o Krajową Radę Sądownictwa, do którego pewnie będziemy wracać, nie sprowadza się do tego, kto będzie wybierał sędziów. Czy to sędziowie będą wybierali sędziów pomiędzy siebie, czy politycy będą wybierali wszystkich pomiędzy sędziów, ale sprowadza się właśnie do tego faktu naruszenia kadencji, tak? Tak, w mojej opinii jest to ten element najbardziej kluczowy, bo było czymś ustalone, że kadencja ma ten indywidualny, od momentu wyboru ona dla każdego członka biegnie i też podobnie ta kadencja była rozumiana w orzecznictwie Trybunału wobec innych podmiotów, ale w sposób podobny. Tutaj to zostało, że tak powiem, zaburzone, ale co ważne, potwierdzone przez Trybunał. Czyli właśnie z jednej strony jest decyzja, która zdaniem ustrojoznawców jest wadliwa konstytucyjnie, ale z drugiej strony ona została zaakceptowana przez organ tego uprawnienia w postaci Trybunału. I stąd się bierze to pytanie o następstwa. Co się dzieje, kiedy organ wadliwie uformowany podejmuje rozstrzygnięcia? Czy one są prawnie wadliwe? Właśnie, z bezprawia nie rodzi się prawo. Czy też w którymś momencie ma miejsce jakaś sanacja tej wadliwości? Czy w którymś momencie to osoby wybierane przez Krajową Radę, rekomendowane jednak w momencie powołania prezydenta są już sędziami, ich decyzje późniejsze są prawnie wiążące. To jest ten nurt rozważań, które no, ciągną się już na przestrzeni kilku lat właśnie, i są coraz bardziej zniosłone, bardziej zapętlone. I drugi wątek, ten istotny, to jest ten wątek dotyczący Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Bo z punktu widzenia polskiej konstytucji, artykułu 185, ta izba ma wszelkie cechy sądu wyjątkowego, czyli takiego sądu, który może być tylko na czas wojny ustanowiony. Czyli w stanie dla państwa typowym izba o danych cechach ustrojowych nie ma racji konstytucyjnej, ale ona została powołana. I co więcej,
w świetle przepisów obowiązujących domniemujemy, że te regulacje są w zgodzie z konstytucją. To jest to kolejne rozejście się tego, co doktryna prawa w Polsce uznaje za nieakceptowalne konstytucyjnie i tego, co obowiązuje. To może na chwilę zatrzymajmy się przy Izbie, zanim przejdziemy do tych szczegółów rozstrzygnięć ubiegłotygodniowych. Zatrzymajmy się na moment nad tym, co znaczy ta wyjątkowość Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość w efekcie swoich reform ustanowiła dwie nowe Izby Sądu Najwyższego. Izbę Spraw Nadzwyczajnych, co do której nie formułuje się tak daleko idących zarzutów. Niektórzy zwracają uwagę również na pewne wątpliwości, natomiast nie są one tak fundamentalne i tak szeroko podzielane, jak te zarzuty, które pojawiają się w stosunku do Izby Dyscyplinarnej. To chodzi między innymi o to, że Izba Dyscyplinarna jest tak naprawdę, chociaż jest Izbą Sądu Najwyższego, funkcjonuje na innych zasadach organizacyjnych. Prezes Izby Dyscyplinarnej jest właściwie prezesem zupełnie niezależnym, niepodlegającym pod pierwszą prezes czy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wreszcie chodzi o nawet tak, zdaje się, trywialne kwestie, jak fakt, że sędziowie w Izbie Dyscyplinarnej są lepiej wynagradzani od pozostałych sędziów, pozostałych izb Sądu Najwyższego. Jakie jeszcze zarzuty tej wyjątkowości tutaj się pojawiają? Czy to też kwestia decyzji, jakie Izba Dyscyplinarna podejmuje? No to tylko dodajmy właściwie odrębny budżet w ramach budżetu Sądu Najwyższego, odrębna kancelaria w ramach Sądu Najwyższego. Czyli z punktu z kolei widzenia nauki organizacji, to jest de facto odrębna organizacja, jedynie tak fasadowo włączona w Sąd Najwyższy. Ale mówię, z punktu widzenia organizacji ona ma wszelkie cechy odrębności w stosunku do Sądu Najwyższego. I w tym rozumieniu to nie jest klasyczna izba Sądu Najwyższego, czyli taka izba, która mogłaby być powołana. I z tego właśnie punktu widzenia wskazuje się, że taka izba właśnie nie ma cech izby, a ma cechy wszelkie sądu jako odrębnej organizacji. Natomiast dodajmy, że jako taka kwestia dyscyplinarna może leżeć w gestii Sądu Najwyższego. I też tak było w przeszłości, że w tym zakresie Sąd Najwyższy pełni rolę sądu kasacyjnego w stosunku do orzecznictwa sądów dyscyplinarnej. Tutaj nie ma znaczenia, czy chodzi o sędziów, prokuratorów, radców prawnych czy adwokatów. Czyli w tym aspekcie materialnym Sąd Najwyższy właśnie może wykonywać te kompetencje z obszaru kompetencji dyscyplinarnych, ale właśnie pod pewnym warunkiem, że to się dzieje w ramach organu, ustroju w Sądzie Najwyższym umocowanego i że to się dzieje z udziałem osób prawidłowo wybranych, czyli osób, które mają cechy, status sędziego. A w tych dwóch aspektach jest wątpliwość natury ustrojoznawczej. Właśnie, czy ten organ, który orzeka, jest izbą, czy też jest de facto sądem. I drugi element, czy osoby w skład tej izby wybrane są faktycznie sędziami. Do tego też dodajmy taki element, wydawałby się może bardziej polityczny, bardziej sytuacyjny, mniej ustrojowy, ale jednak są te cechy osób wybranych w skład izby. Czy rzeczywiście osoby w skład izby wybrane mają ten przymiot godności? I tu jest potężna wątpliwość, czy właśnie każda z tych osób ma kwalifikacje te moralne do pełnienia funkcji sędziego. Nieważne, czy Sądu Najwyższego, czy każdego innego sądu. Na przykład mamy byłego prokuratora, co do którego Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził, że dopuścił się tortur przeciwko ludzkości. Właśnie, że dopuścił się torturowania kobiety w stanie błogosławionym. Właśnie, w tym zakresie czy rząd zawarł ugodę przed Trybunałem w Strasburgu, no ale takie stwierdzenie Trybunał w Strasburgu sformułował. I pytanie, czy osoba o tego typu predyspozycjach, która w świetle stwierdzenia innego trybunału, dopuściła się torturowania kobiety, no, ma cechy właściwe do bycia sędzią. I mówię, takich przypadków jest kilka. Także właśnie czy sędzia, który w przeszłości był sędzią w latach 90., ale z bardzo różnych powodów musiał się, że tak powiem, pożegnać z sądem. Właśnie, czy tego typu osoby są godne piastowania funkcji sędziego, czyli godne wymierzania
Sprawiedliwości. To jest, zobaczmy, jak liczne problemy się właśnie skumulowały w tej jednej izbie. I właśnie z tej samej kumulacji wynikają te konsekwencje różnego rodzaju. Czyli innymi słowy, te pojedyncze aspekty, one jeszcze same w sobie, właśnie w oderwaniu od siebie, nie ciążyłyby tak kluczowo na tej izbie, ale w łączności, w tym współistnieniu, właśnie sprawia, że ona nie ma racji bytu, ani racji konstytucyjnej, ani też tej właśnie racji moralnej w zakresie godności osoby, która pełni urząd sędziego. No właśnie, bo poruszył pan, profesor, tę kwestię, która też jest o tyle jeszcze złożona, skomplikowana i szeroka, że jak wynika z tego, co pan profesor mówił, tym punktem wyjściowym, podstawowym problemem jest właśnie kwestia reformy KRS-u, a jednocześnie jest tak, że zdaje się, że to samo TSUE już w jednym z dotychczasowej decyzji zwracało uwagę na to, że ocena tych sędziów, no właśnie, z nadania tego, co niektórzy nazywają neo-KRS, tak naprawdę wymaga nie tylko określenia oceny tych samego tego momentu prawnego, w którym oni zostają nominatami, ale tak naprawdę również ich zachowania później, wtedy, kiedy już pełnią funkcję. Tak? Czyli de facto TSUE mówi o tym, że to, którzy sędziowie są niezawisłymi sędziami, nie będzie zależało tylko i wyłącznie od tego konfliktu, ale również tego, w jaki sposób teraz się będą zachowywali, co samo w sobie wytworzy no, bardzo skomplikowaną i trudną rzeczywistość, no bo tak naprawdę wskazuje na to, że działania sędziów, które de facto nie powinny być poddawane żadnego rodzaju naciskom dalszej kontroli innej niż dyscyplinarna przewidziana konstytucją i ustawami i tak dalej, one jednak będą w jakiś sposób oceniane, a nie sam fakt momentu, w którym oni sędziami zostali w sposób prawidłowy lub nieprawidłowy. To chyba też jeszcze nam ten obrazek komplikuje. Na ten drobny aspekt chciałem zwrócić uwagę, no i właśnie przejść do tych dwóch ubiegłotygodniowych rozstrzygnięć, 14 i 15 lipca. Mamy zasadniczo dwie kluczowe decyzje. Pierwsza to ta decyzja, która jest decyzją sędzi TSUE, która mówi o tym, że należy no właśnie zastosować ten środek zabezpieczający w postaci uniemożliwienia jakiejkolwiek działalności Izby Dyscyplinarnej. Wcześniej takie postanowienie, jeśli się nie mylę, pochodziło z kwietnia 2020 roku i do niego się odnosił późniejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. On został potraktowany przez stronę polską zawężająco, ograniczał się do działań stricte postępowań dyscyplinarnych, na przykład nie odnosił się do działań związanych z immunitetem sędziowskim, więc ci sędziowie częściowo działali. Tutaj sędzia TSUE podjęła decyzję, żeby rozszerzyć, tak naprawdę całkowicie zamrozić możliwość funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, no ale właśnie zanim przejdziemy do Trybunału Konstytucyjnego, jaki charakter ma tego rodzaju zabezpieczenie? No bo z części relacji medialnych można by wywnioskować, że tak naprawdę tego typu decyzja TSUE jest niemalże ostatecznym rozstrzygnięciem w kwestii Izby Dyscyplinarnej czy w kwestii praworządności w Polsce, a do końca tak chyba nie jest. No to jest zabezpieczenie podjęte w toku postępowania, więc jako takie ono jest środkiem prawnie wiążącym no, w okresie tegoż postępowania. Więc bez wątpienia nie tylko tego, w jakiej formie rozstrzyga Trybunał Unii Europejskiej, czy w formie wyroku, czy w formie postanowienia, to jest to rozstrzygnięcie prawnie wiążące dla stron postępowania. To wynika z przepisów traktatowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie wobec tego powinny się do tego rozstrzygnięcia stosować. Zresztą ma ten wymiar końcowy, merytoryczny, czy ten wymiar taki formalny, że powiem, wpadkowy w trakcie postępowania. I znów tu pojawia się ten problem, czy samo TSUE właśnie jest kompetentne w tych sprawach rozstrzygać. Ale z drugiej strony jest ten fakt prawdy w postaci samego rozstrzygnięcia. Więc niezależnie od tego, czy TSUE ma, czy nie ma kompetencji, pojawiają się te właśnie fakty natury prawnej, z których wynikają już skutki i prawne, i skutki polityczne. Właśnie skutki prawne i polityczne, niezależnie od tego, czy organ ma, czy nie ma w tym zakresie kompetencji.
No właśnie, i następnie mamy orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, które jest odpowiedzią na pytanie prawne właśnie Izby Dyscyplinarnej o to, czy to poprzednie postanowienie było prawidłowe, czy ono Izbę Dyscyplinarną, czy ono Sąd Najwyższy, czy ono konkretnych sędziów obowiązuje, czy ono obowiązuje w Polsce. I co tutaj odpowiedział Polski Trybunał Konstytucyjny? Czy to nie tyle rozstrzyga w kwestii postanowienia TSUE, co w kwestii podstawy prawnej tegoż postanowienia. I tu orzekał typowo na podstawie artykułu 188 Konstytucji, czyli w zakresie kontroli w tym przypadku prawa traktatowego Unii Europejskiej z prawem polskiej Konstytucji, do czego jak najbardziej ma kompetencje. I tego typu rozstrzygnięcia, no może nie w formie pytania prawnego wszczynanego, ale w formie skargi kasacyjnej czy na wniosek, już były w przeszłości podejmowane. Właśnie w tym aspekcie ważne jest to rozstrzygnięcie o sygnaturze 45/09, czyli skarga kasacyjna, w której Trybunał Konstytucyjny, gdzie tym sędzią sprawozdawcą był sędzia Biernat, właśnie potwierdził, że Polski Trybunał Konstytucyjny jest kompetentny kontrolować w kontekście zgodności z Konstytucją nie tylko przepisy prawa pierwotnego unijnego, czyli prawa traktatowego, umów międzynarodowych, ale także przepisy prawa wtórnego, tego prawa, które powstaje wskutek działalności organów Unii Europejskiej. I co więcej, też Trybunał właśnie stwierdził wtedy, co się dzieje, kiedy przepisy prawa europejskiego są niezgodne z polską konstytucją. To stwierdzenie wówczas mocno wybrzmiało. Co ciekawe, no wówczas było też różnie interpretowane, różnie postrzegane przez polską doktrynę. A wtedy wyraźnie Trybunał, gdzie mówię, ten sędzia, był sędzia Biernat, wyraźnie stwierdził, że jeżeli przepisy prawa unijnego są niezgodne z polską konstytucją, to one formalnie obowiązują, bo ich uchylenie jest właściwością tylko organów unijnych. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast one nie podlegają wykonaniu na terytorium państwa polskiego właśnie jako niezgodne z polską konstytucją. I tę konstrukcję prawną właśnie zastosował obecnie Polski Trybunał Konstytucyjny. Orzekł, że przepisy prawne prawa europejskiego, traktatu unijnego, w zakresie w jakim na podstawie tych przepisów można podejmować środki zabezpieczające, w tym rozumieniu te przepisy są niezgodne z polską konstytucją i jako takie na terytorium RP nie mogą być stosowane. Niemniej właśnie słowy Trybunał odniósł się już do pewnego motywu pewnej konstrukcji prawnej, już właśnie przed laty zarysowanej w polskim orzecznictwie, mówiąc właśnie dokładniej w tej skardze konstytucyjnej, którą rozstrzygał Polski Trybunał Konstytucyjny. I w tym elemencie to rozstrzygnięcie Trybunału no, jest prawnie wiążące, tak jak każde inne rozstrzygnięcie podjęte przez Polski Trybunał Konstytucyjny. Więc właśnie z jednej strony mamy wyrok Trybunału wiążący prawnie na podstawie przepisów polskiej konstytucji, powszechny, ostateczny, a z drugiej strony właśnie jest to rozstrzygnięcie Trybunału Unii Europejskiej, które też jest prawnie wiążące. A tych dwóch rozstrzygnięć no, nie da się pogodzić w ramach procesu ich stosowania. Jakakolwiek ich interpretacja wyroku w ramach prawa europejskiego czy odwrotnie tego wyroku Trybunału Unii w kontekście zgodności z konstytucją, no nie da się tego, w mojej przynajmniej ocenie, pogodzić. I mamy dwa zdarzenia prawne o walorach zdarzenia rozstrzygającego, właśnie niepołączalne. To pytanie, jak na podstawie tych dwóch różnych rozstrzygnięć możemy te przepisy stosować. Mówię sobie, jak mają postępować organy władzy publicznej, w tym jak mają postępować sądy. I mówię, na to pytanie nie ma w mojej opinii jednoznacznego wskazania. Właśnie, bo z jednej strony jest prawnie wiążący wyrok Trybunału, a z drugiej strony jest to wiążące rozstrzygnięcie TSUE. Dodajmy też właśnie, żeby tutaj nie było za prosto, o też w tym składzie sędziowskim orzekała osoba o wątpliwym statusie prawnym. Ale ten status prawny jest wątpliwy z punktu widzenia ustaleń doktryny prawa.
ale nie ma rozstrzygnięcia organów władzy publicznej, rozstrzygnięcia prawomocnego, które by stwierdzono, że ta wątpliwość ma miejsce, bo nie ma możliwości kontroli tego typu zdarzeń. Właśnie mamy wątpliwość, czy osoba ma status sędziego, ale formalnie ona jest sędzią, więc formalnie w tym składzie sędziowskim uczestniczyła i rozstrzygała. Natomiast z punktu widzenia tego materialnego ustaleń doktryny, tej osoby nie powinno być w tym grze. No ale właśnie, ale jest i bierze udział w tych decyzjach. Tak, mówimy o sędzie Justynie Piskorskim, który w składzie Trybunału Konstytucyjnego jest jednym z tak zwanych sędziów dublerów, o którego wyłączenie wnioskował Rzecznik Praw Obywatelskich wówczas jeszcze Adam Bodnar, który no jak w każdym takim postępowaniu podejmuje tej inicjatywy, która jest konsekwentnie przez Trybunał Konstytucyjny odrzucana. Więc tutaj poza tym sporem o Krajową Radę Sądownictwa cofnęliśmy się jeszcze tak naprawdę do sporu o skład Trybunału Konstytucyjnego, który zaczyna się tamten spór w roku 2015 i to, o czym warto pamiętać, w czerwcu roku 2015, a nie jesienią roku 2015. Więc jak widać te konsekwencje decyzji sprzed no już 6 ponad lat dopiero dzisiaj tak naprawdę doprowadzają do tak poważnego momentu eskalacji. Ale właśnie wspomniał pan profesor na samym początku o tym, że kluczowa tutaj jest tak naprawdę ta dynamika, którą rozpoczął traktat lizboński, tego, że instytucje unijne z Trybunałem Luksemburskim włącznie dość intensywnie starają się poszerzać swoje kompetencje w stosunku do państw członkowskich. Dodatkowo mamy właśnie do czynienia z takim zjawiskiem aktywizmu sędziowskiego, które też jest częstokroć w przypadku TSUE krytykowane. No ale nie ma wątpliwości, że w tym momencie sporu, w którym się znajdujemy, tego konkretnego sporu, ale też tego kolejnego rozstrzygnięcia, które czeka nas najprawdopodobniej na początku sierpnia, pojawia się też kwestia pierwszeństwa prawa. Kwestia, która również jest niezwykle złożona, również taka, na którą trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ale o której chyba powinniśmy w tym kontekście bezwzględnie porozmawiać, bo ona tak naprawdę odpowie nam na pytanie, no w jakim sensie, co w tej sytuacji tego konfliktu powinno być pierwszorzędne, jakie są możliwości, a po drugie również będzie kazało nam zadać pytanie o to, na ile właśnie TSUE tymi kwestiami związanymi z ustrojem wymiaru sprawiedliwości w Polsce i szeroko pojętymi kwestiami praworządności będzie mogło, na ile ta kwestia tutaj znajduje zastosowanie, na ile TSUE jest kompetentne, by się tym zajmować. Ta zasada pierwszeństwa prawa europejskiego jest taką zasadą, no właśnie, nietypową, bo dość powszechnie akceptowaną również co do zasady przez krajowe sądy konstytucyjne, natomiast jest zasadą no, wprost nietraktatową. Tak? Znaczy to w tym projekcie Konstytucji Europejskiej ona miała być wyrażona wprost i jednoznacznie, w traktacie lizbońskim wprost wyrażonej jej nie ma, no i stąd od wielu lat, tak naprawdę od lat 50, jeśli się nie mylę, trwają różnego rodzaju spory krajowych sądów konstytucyjnych z tym sądem, który dzisiaj nabiera po traktacie lizbońskim rangi Sądu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, bo tym Trybunał Sprawiedliwości można chyba w pewnym uproszczeniu powiedzieć jest. I tak naprawdę taką przepychankę pomiędzy konkretnymi państwami narodowymi, narodowymi sądami konstytucyjnymi, a TSUE. Na ile ta kwestia tego pierwszeństwa prawa jest rozstrzygalna, na ile jest tak, że no właśnie, Polski Trybunał Konstytucyjny może powiedzieć o tym, że no bo ta niezgodność drugiego zdania jednego z artykułów traktatu unijnego, na które zwraca uwagę Polski Trybunał Konstytucyjny, w dużym stopniu sprowadza się do tego, że w opinii Polskiego Trybunału Konstytucyjnego ta inicjatywa zastosowania takich środków jak te oczekiwane wobec Izby Dyscyplinarnej, to tak naprawdę wykroczenie poza traktatowe podstawy działania Trybunału Sprawiedliwości. Więc w tym momencie te wszystkie kwestie łączą się nam właśnie z tym kluczowym zagadnieniem pierwszeństwa prawa. Ta relacja prawo członkowskie, krajowe, prawo wspólnotowe, później unijne, to jest problem z lat 60. dostrzegalny właśnie najpierw w orzecznictwie, ale później także
już na poziomie innych zdarzeń, bo pierwsze rozstrzygnięcia Trybunału Sądowego to właśnie lat 60., gdzie on podkreśla to pierwszeństwo prawa wówczas sądowego względem prawa krajowego, ale to podkreślenie ono nie było akceptowalne przez rządy państw członkowskich. Czyli na poziomie państw członkowskich, właśnie rządów, parlamentów, ich konstytucji, ten prymat konstytucji krajowej jest zachowany. Czyli kiedy czytamy konstytucję poszczególnych państw, nie tylko polską, ale tam czeską, niemiecką czy hiszpańską, to w nich jest zapisane to pierwszeństwo konstytucji względem innych aktów, właśnie w tym też aktów prawa międzynarodowego, tego prawa unijnego, które jest podstawą prawa Unii Europejskiej. Czyli na poziomie, mówię, państw członkowskich, ich wewnętrznych regulacji, tych regulacji konstytucyjnych, mam do czynienia z prymatem prawa konstytucji. W tych ramach te państwa zgadzały się na członkostwo, czy najpierw we wspólnotach, czy później w ramach Unii Europejskiej. No, pamiętajmy, w przypadku polskim jest ważny rok 2004, czyli rok, w którym obowiązywała konstytucja roku 1997, z jej artykułem 8 wyraźnie stawiającym prymat konstytucji względem wszystkich innych aktów prawnych. I to właśnie wszystkich innych. Pamiętamy, na ten temat też toczyła się dyskusja w ramach Komisji Konstytucyjnej, wyraźnie ją wtedy przecięto, że to chodzi o prymat wobec wszelkich aktów prawnych, nie tylko właśnie prawa pisanego, ale także wszelkiego innego prawa. Czyli w momencie, kiedy zostawaliśmy członkiem już Unii Europejskiej, ta kwestia była przesądzona i nie budziła żadnych wątpliwości na gruncie Polski odnośnie prymatu prawa polskiego. Podobnie jak w większości pozostałych państw członkowskich, niezależnie od tego, w którym momencie one stawały się tymi państwami członkami wspólnoty, czy później Unii Europejskiej. Właśnie z jednej strony mamy to orzecznictwo organów unijnych, właśnie idące w kierunku prymatu, ale z drugiej strony mamy to te rozstrzygnięcia krajowe o prymacie prawa krajowego i rozstrzygnięcia sądów konstytucyjnych krajowych, czy chociażby niemieckiego, to pierwszy przykład z brzegu, najbardziej nam znany, najbardziej rozbudowany, właśnie, który wyraźnie wskazuje Trybunał w Karlsruhe, że w wszelkich sprawach problematycznych zawsze zdanie na końcu to zdanie Bundestagu, parlamentu niemieckiego. Czyli wszelkie decyzje dla Niemiec wiążące muszą mieć akceptację parlamentu niemieckiego. Właśnie z tego wynika prymat i to prymat suwerenności narodu niemieckiego, bo to nie chodzi tylko o jakieś relacje między władzami, ale też o kwestię suwerenności. Właśnie, czy suwerenem na terytorium niemieckim jest naród niemiecki, czy jakiś inny podmiot nie wiadomo jak konstruowany, nie wiadomo o jakiej legitymizacji politycznej. Tutaj też ten problem się gdzieś. Tu warto zresztą zwrócić uwagę na to, że w jednym z tych konfliktowych wyroków Federalny Trybunał Konstytucyjny wręcz poszedł jeszcze dalej, wskazując na to, że nawet gdyby w Bundestagu znalazła się większość gotowa do tego, by przekazać jakiegoś rodzaju kompetencje ponadkonstytucyjną, to znaczy taką kompetencję, która jest zastrzeżona dla Niemiec w traktacie na przykład europejskim, to taka decyzja byłaby niezgodna z Trybunałem, niezgodna z niemiecką konstytucją, więc wręcz powiedział tak naprawdę o tym, że ten prymat jest nawet nie tyle prymatem suwerena narodu czy jego reprezentacji politycznej, ale konstytucji, gdyby miało dojść do takiej zmiany, wpierw musiałaby się dokonać zmiana konstytucji niemieckiej, a dopiero później możliwe byłoby przekazanie kompetencji ponad, no właśnie, tych kompetencji jakiejś organizacji międzynarodowej, wylistowując tam bardzo konkretne, no właśnie, składniki suwerenności państwa niemieckiego zgodne z niemiecką konstytucją. No ale w tym, po tych szerokich wyjaśnieniach musimy zadać to pytanie, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien się zajmować oceną Polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jakkolwiek zgodzimy się w tym zakresie, że jest to bardzo organ budzący powszechne, daleko idące wątpliwości, zdecydowana większość argumentów przemawiająca za tym, że uformowany nieprawidłowo i na tym poziomie wręcz budujący daleko idące wątpliwości co do jego konstytucyjności na gruncie polskiej konstytucji, to czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien się w opinii pana profesora tą kwestią zajmować? Czy nim spytamy się, czy powinien, spytamy się, czy ma kompetencje, czy jest jakiś przepis obowiązujący, z tego wynika kompetencja do działania Trybunału w tej sprawie, w tym zakresie. No, w mojej ocenie tego przepisu
nie ma. Takiej kompetencji no, nie można wywodzić z ogólnej kompetencji wartości praworządności, demokracji czy równości. To jest konkretna już kompetencja w zakresie konkretnej właściwości. Czy można badać ustrój, czy organu samorządowego, czy rządowego, czy sądowego. Czyli taką kompetencję posiada Unia Europejska, w mojej ocenie jej nie ma. Żaden przepis nie wskazuje, że może badać zgodność ustroju organów władz krajowych z przepisami prawa europejskiego. Czyli tak musiałby brzmieć ten przepis, aby na jego podstawie organ miał kompetencję do działania. Bo kiedy mówimy o praworządności właśnie w kontekście prawa europejskiego, no to raczej na tą praworządność patrzymy przez pryzmat wykonywania już tych materialnych przepisów prawa europejskiego, na przykład wdrażania dyrektyw, wykonywania unijnych rozporządzeń. Czyli mówimy, państwo członkowskie ma działać praworządnie, bo to jest niezbędne tego, aby te dyrektywy czy unijne rozporządzenia realizować. Natomiast no, nie ma tego przepisu, który by zezwalał na kontrolę zgodności ustroju poszczególnych organów z jakąś właśnie imaginacją, bo tutaj też nie ma żadnego wzorca, który by obowiązywał. Na przykład nie ma dyrektywy prawnie wiążącej, która by mówiła, jakie cechy ma spełniać organ o takich, takich właściwościach. Tutaj nie ma takich przepisów i jak też wiemy, ten brak nie jest jakimś przypadkiem. Tutaj nie było nigdy zgody państw członkowskich, aby na poziomie unijnym przesądzać sprawy ustroju, czy terytorialnego, czy ustroju politycznego, czy jego poszczególnych komponentów. Tej zgody nie było i na dzisiaj tej zgody nie ma. Z tego też powodu w różnych państwach członkowskich te kwestie są bardzo różnie regulowane. Teraz możemy to badać, czy na poziomie wewnętrznych konstytucji poszczególne regulacje są, czy nie są z nimi zgodne i też, czy one są regulacje efektywne w działaniu. I tutaj toczą się spory w doktrynie, też nie tylko w polskiej doktrynie, ale też w doktrynie wielu innych państw, chociażby kwestii, jak umocować prokuraturę w systemie organów władzy publicznej, w jakim trybie należy wybierać sędziów, jaka jest droga tego zawodu. To są kwestie typowo wewnętrzne i dopóki z nich nie wynikają negatywne konsekwencje dla zakresu i jakości wykonywania przepisów prawa europejskiego, dopóty tej kompetencji organy unijne w mojej opinii nie posiadają. No właśnie, więc jesteśmy w sytuacji, w której można powiedzieć, że mamy dwie decyzje, które można by uznać za raczej niesłuszne. Z jednej strony mamy decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który no, w takim politycznym rozumieniu sensu tego wyroku broni Izby Dyscyplinarnej, tak? Broni jej prawa do funkcjonowania i niepodlegania unijnej interwencji w zakresie tego, w jaki sposób ta Izba Dyscyplinarna funkcjonuje, choć zgodziliśmy się co do tego, że ta Izba Dyscyplinarna na gruncie polskiej konstytucji budzi daleko idące wątpliwości, a z drugiej strony mamy decyzję TSUE, która jest decyzją, która no właśnie nie do końca ma podstawę prawną, traktatową, jest przykładem tego pozyskiwania przez organy unijne nowych kompetencji. Pamiętajmy o tym, co bardzo ważne, że te sprawy, które toczą się dookoła Polski przed europejskimi trybunałami, przede wszystkim Trybunałem Sprawiedliwości, one tak naprawdę mają charakter precedensowy. Wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tego typu kwestiami zdaje się, że nigdy się nie zajmował i tego rodzaju środki nie były przez TSUE podejmowane w zakresie właśnie ustroju wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim. Więc w jakimś sensie, no właśnie, te kompetencje są na bieżąco pozyskiwane, choć budzi to daleko idące wątpliwości. Ja nie bez powodu zacząłem przedstawianie pana profesora od tego, że jest pan profesor nie tylko prawnikiem, konstytucjonalistą i badaczem ustroju, ale właśnie także politologiem i patrzy na to nie tylko stricte z punktu widzenia prawnego. Czy można powiedzieć, że tak naprawdę jesteśmy w sporze stricte politycznym pomiędzy dwoma organami, dwiema stronami, które chcą sobie zagwarantować kompetencje do tego, żeby rozstrzygać konkretne kwestie i że tak naprawdę argumenty prawne nas tutaj nie są w stanie nigdzie dalej zaprowadzić i jakiekolwiek rozstrzygnięcia możliwe są tak naprawdę tylko i wyłącznie już na drodze politycznej? Ja powiedział, że to mamy różne logiki postępowania, bo ta logika krajowa
To jest przede wszystkim logika owoców władzy, że cieszymy się zwycięstwem i z tego zwycięstwa swobodnie sobie korzystamy, na nic nie bacząc. Nie bacząc właśnie na regulacje kosztowne, nie bacząc na efektywność pewnych regulacji, bo dodajmy na marginesie, że znakomita większość tych regulacji wątpliwych kosztowne to są też regulacje nieefektywne. Na przykład postępowanie sądowe przebiega jeszcze mniej efektywnie niż przed laty. Czym bardziej minister sprawiedliwości rozwija swoje kompetencje nadzorcze nad sądami powszechnymi, tym słabiej działają sądy powszechne. Notabene ten motyw wątpliwego nadzoru już mniej więcej od 100 lat w Polsce jest motywem właśnie dostrzegalnym. Ten nadzór ministerialny działa nieefektywnie, działa od 100 lat i od 100 lat on jest nieefektywny. I mówię, czym bardziej on jest szeroki, tym bardziej ta nieefektywność jest widoczna. Mówię nauki o racjonalności, tutaj no, można proste wnioski już wyciągać, że ten sposób działania jest nie do akceptowania, ale właśnie on ma miejsce. To są te owoce władzy, którymi władza chce się cieszyć. Z drugiej strony jest ten motyw, bym powiedział, unijny, już taki w mojej opinii bardziej ukierunkowany na pewien koncept polityczny, właśnie koncept budowania relacji z państwami członkowskimi, w naszym mierze coraz bardziej z krajami członkowskimi. I to widzimy już na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Kiedy obserwujemy proces integracyjny na poziomie wspólnot teraz już Unii, to jest pewna dynamika jest identyczna. Właśnie to rozszerzanie kompetencji, czy w drodze traktatowej, czy w drodze aktu stosowania prawa, ale właśnie rozszerzanie. Mamy trochę teraz ten fundusz odbudowy, ten sam element to jest użyty, na przykład nabycia kompetencji do nakładania podatków, czyli czegoś, co od setek lat było właściwością wyjątkową parlamentów krajowych. To też wbrew polskiej konstytucji ma już miejsce, bo pamiętam artykuł 217, nakładanie podatków jest wyłączną kompetencją Sejmu, parlamentu. To już dzisiaj jest, już bym powiedział, stan przeszły, bo i rząd zgodził się na decyzję Rady z grudnia roku zeszłego, aby te organy unijne też nakładały podatki stosowane na terytorium RP. I to jest jakiś taki proces, bym powiedział, budowania pewnej struktury politycznej o pogłębiającej się tendencji integracyjnej. Natomiast tej logiki bym nie dostrzegał w tym kontekście po stronie działalności rządowej. To jest ta logika bieżąca, logika cieszenia się wygraną polityczną, ale też zauważmy paradoksalnie, że pomimo tej retoryki, którą stosuje formacja rządowa, na poziomie faktów jest to, bym powiedział, najbardziej prounijna formacja w dziejach Polski, bo najpierw traktat z Lizbony, mocno przyspieszający tę integrację właśnie negocjowany przez Lecha Kaczyńskiego i też wyrażone zgody przez PiS w ramach parlamentu. O, teraz fundusz odbudowy, milowe kroki, jeśli chodzi o wzmacnianie kompetencji organów unijnych. Właśnie to, o czym mówił pan prezes, jeśli chodzi o podejmowanie zobowiązań finansowych, w tym zobowiązań dłużnych znacznych wymiarów. Czyli mówię, z punktu widzenia budowania pewnego konstruktu politycznego, jakim jest Unia Europejska, no nikt nie zrobił tak wiele, jak ta formacja właśnie dla budowania państwa unijnego. Notabene też chyba jedynie prezes Jarosław Kaczyński mówił o wojsku europejskim, wojsku unijnym, właśnie o stworzeniu wojska Unii Europejskiej, co jakby nie było, też oznaczałoby dołożenie już kolejnego muru do tej twierdzy, jaką jest Unia, bo już wojsko to jest siła, to jest możliwość jego stosowania, to są te cechy, które ma państwo. Co więcej, ja mam wrażenie, że w ogóle fakt prowadzenia tych sporów z Unią Europejską na temat praworządności w takiej długiej perspektywie politycznej tak naprawdę stoi w daleko idącej sprzeczności z tym, co jeśli chodzi o oczekiwania wobec Unii Europejskiej, formacja rządząca często deklaruje, tak? No bo jeżeli rzeczywiście
uważamy, że na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Komisja Europejska nie powinna zajmować się ustrojem wymiaru sprawiedliwości, nie powinna zajmować się kwestią praworządności w Polsce, to dając kolejne preteksty, które nie tylko doprowadzają do decyzji, ale ostatecznie doprowadzają do decyzji po stronie unijnej, ale ostatecznie doprowadzają również do jej akceptacji przez stronę polską, bo przecież z tym również mieliśmy do czynienia, tak naprawdę kolejne te spory, które w teorii powinny budować suwerenność Polski w tym zakresie i mają ją udowodnić w momencie, kiedy spór trwa, co starają się robić kolejne instytucje państwowe, tak naprawdę w praktyce prowadzą do tego, że kiedy jednak ta Unia wypowie się poza swoimi kompetencjami, to ze względów politycznych tak naprawdę musimy to orzeczenie zaakceptować. Po pierwsze, akceptując to, że w ogóle w tej sprawie się wypowiedziała, a po drugie, pokazując skuteczność tego typu działań i pokazując tak naprawdę kolejnym państwom członkowskim, że ta ich kompetencja w zakresie praworządności i kształtowania wymiaru sprawiedliwości praktycznie będzie ograniczona przez decyzję Unii Europejskiej. Tym niejako wskazałem na moje przewidywania, czyli takie przewidywania, że raczej powinniśmy się spodziewać wyjścia, no, nie polexitu, jak chciałoby wielu komentatorów, nie jakiegoś radykalnego, antyunijnego kursu ze strony Prawa i Sprawiedliwości, tylko jakiejś formy zażegnania tego sporu. W dniu, w którym rozmawiamy, jest czwartek, 22 lipca, ukazał się wywiad z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, która właściwie bardzo wyraźnie zwraca się w stronę polityków, by oni wzięli na siebie pełną odpowiedzialność za, no właśnie, za wyjście z sytuacji, w której się znaleźliśmy, de facto za wycofanie się z reformy w dotychczasowym kształcie, za próbę znalezienia takiego rozwiązania, które pozwoli zrealizować zamierzone cele reformy wymiaru sprawiedliwości, czyli na przykład skuteczniejsze niż dotąd sądownictwo dyscyplinarne, ale które nie będzie budziło wątpliwości Trybunału Luksemburskiego. Mówi prezes Manowska między innymi takie zdanie, że w tej sytuacji drugorzędną kwestią jest to, kto ma rację, bo to podejście egoistyczne, ale kluczowe jest to, co jest dobre dla Polski. No niejako właśnie wskazując, że chociaż podziela argumentację prawną prezentowaną na przykład przez rząd polski w zakresie tego, że regulacje dotyczące na przykład KRS-u są podobne do regulacji w innych państwach członkowskich i nie powinny budzić wątpliwości, to wobec faktu prawnego, jakim są decyzje TSUE, nie mamy innego wyjścia, jak zreformować tę Izbę Dyscyplinarną lub zastąpić ją jakiegoś rodzaju innym rozwiązaniem, które pozwoliłoby odstąpić od konfliktu z Unią Europejską. Do 16 sierpnia Komisja Europejska dała Polsce czas na to, by powiedziała, w jaki sposób zamierza decyzję TSUE zrealizować. I chyba do tego czasu powinniśmy się spodziewać rzeczywiście jakiegoś rodzaju politycznego kompromisu, jakiegoś rodzaju inicjatywy legislacyjnej, która sprawi, że podobnie jak wcześniej, na przykład w zakresie kadencji poprzedniej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, strona polska wycofa się z konfliktu z organami europejskimi. Jaka jest opinia pana profesora w tej sprawie? Co jest najbardziej prawdopodobne i co jest najlepsze dla Polski w sytuacji, w której się znaleźliśmy? Najbardziej powiedziałbym, że jest ten wariant dla nas najdroższy. Dla nas najdroższy i finansowo, i politycznie, bo też taka jest praktyka działania obecnej formacji, że typowo wybiera warianty najdroższe, najmniej efektywne. No, raczej jest tak, jak mówi pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, że jest oczekiwanie na podjęcie decyzji politycznej, ale zauważmy, to oznacza, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego już rezygnuje z prezentacji argumentów prawnych. Nie ma dla niej większego znaczenia, jaki jest stan prawny w tym zakresie, a liczy na podjęcie decyzji politycznej. No a skoro tak, no to możemy się spodziewać, biorąc pod uwagę tę różnicę potencjału sił politycznych między Polską a Unią Europejską, że to raczej będzie jakieś wycofanie się z rządu. W jakiej to nastąpi formule, to jest rzecz dzisiaj w mojej ocenie nieprzesądzona, natomiast no, siłą rzeczy to jest zapowiedź wycofania wojsk.
Alternatywnym rozwiązaniem jest ten scenariusz, w którym miałyby zostać nałożone na Polskę kary. Zdaje się, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami taka kara mogłaby wynosić 200 tysięcy euro dziennie nałożone na Polskę. No, łatwo sobie chyba wyobrazić polityczne obrazki z tym związane, łatwo sobie wyobrazić te liczniki, które politycy opozycji postawiliby w polskich miastach, by pokazać, jakie są koszty walki Prawa i Sprawiedliwości z Unią Europejską. Pewnie tak zostałoby to opowiedziane. Rozumiem, że pan profesor ocenia ten scenariusz jednak jako mało prawdopodobny. Bardziej ze względu na to, że strona polska nie dojdzie do tego momentu eskalacji sporu i poszuka jakiegoś rozwiązania pomiędzy, czy z tego powodu, że również po stronie unijnej mogą być wątpliwości co do tego, czy takie działania warto w tej kwestii podnosić? Znaczy, ten element ostatni raczej nie wchodzi w rachunek. Pamiętajmy też, że kary, one są w licznych państwach nakładane od dziesięcioleci. Dziesiątki aktów unijnych nie są przez różne państwa wykonywane. Teraz notabene w tym rankingu państw niewykonujących prawa europejskiego Polska plasuje się w ramach tej grupy najbardziej solidnych wykonawców przepisów prawa europejskiego, właśnie niezależnie od tego, co o tym się mówi, co o tym się pisze. Czyli w tej perspektywie praworządności Polska jest jednym z najbardziej praworządnych państw Unii Europejskiej, co ma mówić umocowanie w dokumentach unijnych, właśnie w tych dokumentach, które pokazują, jak państwa wykonują czy dyrektywy, czy unijne rozporządzenia. Natomiast właśnie na tym poziomie politycznym, retorycznym, no, pracujemy się w całkiem innej grupie. No, z punktu widzenia tego, co zrobi Rada Ministrów, to raczej jest ten wariant sprzed kilkunastu miesięcy, czyli ten wariant wycofywania się z podjętych decyzji, a zarazem pewnego oczekiwania na bieg wydarzeń, czyli motyw podjęci sytuacji, ale pamiętajmy, te sprawy się mogą komplikować, bo niekoniecznie ta inicjatywa znajdzie poparcie większości sejmowej. Tutaj też Rada Ministrów musiała do siebie przekonać pewnie część opozycji antyrządowej. To niekoniecznie musi mieć miejsce, no chyba że przedstawiono jakiś wariant projektu, który byłby nie do zaakceptowania przez stronę rządową, wtedy ta opozycja chętnie taki projekt byłaby w stanie poprzeć. Tutaj te negocjacje mogą być dla rządu trudne, widząc, że nie ma wspólnoty myśli w tym zakresie, jeśli chodzi o samą formację rządową. Czyli z punktu widzenia tego, co się raczej wydarzy, to trzeba pewnie oczekiwać pewnego przeciągania sprawy w czasie, prezentowania jakichś dodatkowych elementów, argumentów, dodatkowych dokumentów i wykonywanie pewnych ruchów, takich właśnie ruchów pozorowanych, ruchów, które miałyby sygnalizować, że jesteśmy otwarci, wykonujemy, natomiast co z tego wyniknie, tu bym myślał, że to jest niedookreślone. Natomiast jest mało prawdopodobne, aby wyniknęło coś takiego twardego typu polexit, bo mówię wręcz odwrotnie, formacja PiS-u jest najbardziej prounijną formacją od kilkudziesięciu lat, formacja, która nie zrobiła, żadna inna nie zrobiła tak wiele dla Unii Europejskiej, dla integracji, co ta, no obok formacji, które wprowadzały Polskę do Unii Europejskiej. Ja mówię, poza tą formacją żadna inna nie jest tak proeuropejska, mimo retoryki innej niż Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że tą nieoczywistą i pewnie zaskakującą dla wielu naszych widzów puentą zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo panu profesorowi dziękuję. Mam nadzieję, że wiele dowiedzieliście się z tej dzisiejszej rozmowy. Zachęcam do lektury rozmowy, o której wspomniałem na samym początku na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Zachęcam do lektury rozmowy z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, którą omawiamy na portalu Klubu Jagiellońskiego. Zachęcam wreszcie do lektury kolejnych tekstów i materiałów, które na naszych łamach w tej tematyce będą się pojawiały. Między innymi w najbliższych dniach pojawi się artykuł dotyczący tej historii sporów krajowych trybunałów, krajowych sądów konstytucyjnych TSUE w zakresie pierwszeństwa prawa unijnego, historia przede wszystkim niemieckich sporów z TSUE w tym zakresie, o których mieliśmy okazję dzisiaj porozmawiać. Zachęcam Was do komentowania,
udostępniania tego materiału. Zachęcam do tego, żeby kliknąć subskrypcję, jeżeli dotychczas tego nie robicie, i dajcie znać, co sądzicie na temat rozmów z gośćmi. Pan profesor był pierwszym gościem z zewnątrz na naszym kanale. Dotychczas bądź to byliśmy my z Andrzejem Kochutem na przemian, bądź to gościliśmy osoby z Klubu Jagiellońskiego. Pan profesor zgodził się przetrzeć ten szlak. Mam nadzieję, że zarówno u nas na łamach i przed kamerami będzie jeszcze gościł, jak i nie będzie ostatnim gościem specjalnym Klubu Tygodnika. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się.